Cześć! Z tej strony Omega Wario. Bardzo dziękuję za 2000 subskrypcji i z tej okazji chciałbym zrobić Q&A. Nawet jeśli napiszesz komentarz typu pierwszy, to chciałbym, żebyś napisał pytanie lub pytania. Chciałbym, żeby pytania nie były głupie, tylko takie, na które będę mógł odpowiedzieć. Jeśli będzie dużo pytań w komentarzach, to na pewno je zrobię. Pytania będzie można też zadawać na grupie pod nowym postem, który opublikuję od razu po wrzuceniu tego filmu. Teraz przejdźmy do teorii. W odcinku Irrational Treasure mogliśmy zobaczyć tajemniczego faceta. Dał on zlecenie szeryfowi Blabsowi i Darlinowi, żeby śledzili Dippera oraz Mabel. Teraz można łatwo stwierdzić, że jest on szefem szeryfów, ale ja tak do końca nie myślę. Spójrzcie na tło. Jest bardzo podobne do bazy agenta Powdera i Triggera. Mam teraz ciekawą teorię. Jest bardzo możliwe, że szeryf Blabs i Darlin mają coś wspólnego z Powderem i Triggerem. Załóżmy, że ten facet też znajduje się w ich siedzibie. W tym screenshocie, który teraz widzicie, nie ma go, ale według mnie on tam pracuje. Wydziela polecenia szeryfom i agentom, a oni je wykonują. Może on też jest agentem? Jak dla mnie scena, w której go zobaczyliśmy, dzieje się bez obecności agentów. Po prostu przybywają gdzie indziej lub robią coś innego. Teraz nasunęła mi się jeszcze jedna ciekawa teoria. Może szeryf Blabs i Darlin mogli zostać agentami? Niestety nie przeszli testu, który miał sprawdzić ich umiejętności, więc spadli na mniejszą rangę i zostali mianowani po prostu szeryfami. Tyle w temacie tej teorii. A co do tematu tego tajemniczego osobnika? Może jest on ich szefem, albo wszyscy mają ze sobą coś wspólnego. Nie będę streszczał tego, co mówiłem, więc możesz cofnąć film i posłuchać jej jeszcze raz, jeśli chcesz. Mam nadzieję, że teorie się podobały. Nie zapomnij napisać pytań do Q&A. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!